Poszukiwacze skarbów. Patrz, uważaj! Hej, daj zobaczyć. Wow! Ale śliczne. Diament fantasy. Skarb. To cukierek, prawda? Hej! Szuka się skarbu? Ha? Proszę bardzo. Ta mapa zaprowadzi was do wielkiego czerwonego rubinu nad gigantycznym turkusem. Stara legenda o wielkim odkrywcy głosi, że to był jeden z wielkich... A! Poszukiwacze skarbów, jedziemy na wyprawę! Wow! Yeah! Ale fantazja! Wygląda na nowy! Jest rower i łóżko, aby odpocząć. Okej, jedziemy! Wy lepiej zostańcie. Może wam się zrobić słabo. To niebezpieczna wyprawa. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy misia. Kochani, szybciej! O, jesteśmy na miejscu? Spójrzcie na te domy. Jakie śliczne i błyszczą. Ojej, bardzo chce mi się siusiu. Chodź, Koali, zobacz. Hej, zaczekajcie. Jesteście pewne, że niebieskie drzewa są tam? A może wrócimy do kampera? Nie ma mowy. Musimy znaleźć okrągłą wskazówkę. I skarb! Znalazłam! Znalazłam niebieskie drzewa! Myślisz? A nasza wskazówka? Niczego tu nie ma. Musicie zrobić dwa kroki w prawo i dwa w lewo. W prawo, w prawo, w lewo, w lewo. O, jesteśmy w tym samym miejscu. Nic tu nie ma. Ta mapa się myli. To bardzo trudne. Tak nigdy nie odnajdziemy wielkiego rubinu. Ani gigantycznego turkusu. Och, zobacz, co ja znalazłam. To nasza wskazówka. Zgubimy go. Musimy iść tym tropem. Szybko, do kampera. Koali, czy to nie jest twój kamper? Wstałyście. Nieważne. Prawie przewróciłyście kamper. Mogłyście sobie zrobić krzywdę. Zgubiłyśmy piłkę. I skarb. Nie, patrzcie. Skarb. Musi tam być. Wow. To wielki czerwony rubin ponad gigantycznym turkusem. To musi być to. Ale piękny. Ale piękny. Lepszego skarbu niż przyjaciele. Myślisz, że one uwierzyły tą bajkę o mapie skarbów? Nie wiem, ale tu jest tak spokojnie. A! Kolejny Świat przyjaciół i
wszystko naprawi. O, Wendy, popatrz. Chwilka, jestem zajęta księżycem. Wendy, pomożesz mi stąd wyjść? Widziałaś kratery na księżycu? Wygląda, jakby miał oczy, prawda? Lady! Pokaż mi to. Jestem ekspertką od splotów. Jeśli to włożę tu, a to tu... Auć! Wendy, pomóż! Co robicie? Okej, zaraz was uwolnię. Uwaga! A! To jest fajne, bo można się kręcić jak na karuzeli. I można jeszcze szybciej. Ups, tam jest supeł. Wendy, pomożesz nam? Możesz rozwiązać ten supeł, proszę? Widziałyście, jak księżyc się uśmiecha? Au! 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 Wendy i jej księżyc. Ona ma ciągle głowę chmura. Nawet na nas nie spojrzy. Ona nie jest prawdziwą przyjaciółką. Myśli tylko o sobie, a nam nie pomaga. Czy możesz iść po misji? Nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Chcesz, żebym pomogła to naprawić? A wiesz jak? To chyba nie jest trudniejsze niż dyplom z astrofizyki, co? Kierownica idzie na górę. Ale to jest koło! Racja. Koło idzie na dół. Ile to powinno mieć kół? Ach, 4! Może ci pomóc? Tak, proszę. Ja to naprawię. Trzeba tylko poprzykręcać tutaj i trochę tutaj. Ja to naprawię. Nie bez powodu jesteśmy przyjaciółkami. Tada! Proszę bardzo. Możecie zawsze na mnie liczyć. Ha? To będzie tutaj, to tutaj, a to? Hej, może ci pomóc? Nie, dzięki. Już prawie skończyłam. Wyszło naprawdę super. Pomogę mojej przyjaciółce Lady. Musisz mi pomóc naprawić wózek. Jest beznadziejnie. Zobacz, co ona zrobiła z płotkiem. Nie! Zaraz je pozbieram. To jest tragedia. Korale. Ona próbuje nam pomóc, ale jak tak dalej pójdzie, to nas przywiąże do płotu albo koła. Powiedzmy jej, żeby przestała. Pomogę ci, moja kochana. Nie trzeba. Trzeba to wszystko naprawić. Dobra robota. Mój wózek działa. Dzięki, Missy. Powinna była poprosić cię o pomoc. Jestem beznadziejna. No, ja mam do tego talent. Możemy zawsze naprawiać rzeczy razem. Poza tym, nie jesteś beznadziejna. Jesteś ekspertką od gwiazd. I chciałabym się od ciebie uczyć. Fajnie! Teraz możemy oglądać księżyc razem. To niesamowite! Wow! Wow! Nic się nie martw, Winnie. Ja to naprawię. Nie! Wow!
Lody wielosmakowe. Ale gorąco. Może wejdziesz do mnie? Tutaj jest chłodniej. Nam nigdy nie gorąco. Nasza chmura nas przyjemnie chłodzi. Mam pewien pomysł, jak was schłodzić. To pośpiesz się, bo się zaraz ugotuję. Hej! Wow, zobacz, moja babeczka to lody. Mój wózek! Nie! Pyszny, prawda? Twoje lody są bardzo dziwne. Na wzgórzu fantazji jemy lody z różnych rzeczy. Bardzo je lubimy. Mój jest przepyszny. Chcesz próbować? Ale pyszny. Proszę. Ale pyszny. Jasne, że smakują jak babeczki, a nie jak coś innego. Wolałabym, żeby inaczej smakowały. Dobra, to może zmieszajmy moje babeczki z twoimi lodami. Zrobiłam kilka. Myślę, że jeśli połączymy je z tymi przedmiotami, otrzymamy lody dla wszystkich. Nowe smaki. Kapeluszowo-truskawkowe, truskapeluszowe, czekoladowo-butelkowe, czekobutla, balonowo-waniliowe, balonilowe. Ten smak jest bardzo oryginalny. A jaki odświeżający. Nazwy je mieszanka fantazji. Chodź! Przygotujemy lody, a ty je rozdasz. Przenieś się do mojego domku. I do mojego! I mojego! Teraz jak ja mam to wszystko dostarczyć? Mam dla ciebie niespodziankę, Connie. Okej, teraz spójrz. Jej! Popracowałam nad twoim wózkiem. Teraz możesz dostarczać nim lody. Tak! Najszybsza dostawa lodu. Robienie lodów to świetna zabawa. Lody, pyszne lody. Butonilowe, proszę. Zobaczmy, jak smakują z bębenkiem. Zrobię lody o smaku... tego. Ale fajne. Lody, 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 lody. Lody! Idę pojeździć na snowboardzie! No, to już wszystkie! To nie jest smak, który zamawiałam. Możesz zrobić więcej? Potrójny rożek! Gorąco mi! Koni, kiedy będą lody? Uwaga, uwaga! Potrzebujemy... Co się stało? No, nie mamy już żadnych rzeczy. Patrzcie, został nam frisbee. Nie idźcie! Potrzebuję tego frisbee! Wracajcie! Dziewczynki chcą więcej lodu! Daj mi to! Wszystko dobrze? Co się stało, Connie? Przesadziłyśmy chyba z tymi lodami. Connie była dla nas miła. Musimy się odwdzięczyć. Zróbmy jej niespodziankę. Pomożecie nam? Użyjmy naszych ulubionych rzeczy. I mieszanka fantazji. Zmieńmy je w lody. Wow! Jakie kolorowe! Ale duże! Connie, to dla ciebie. Jesteś wspaniałą przyjaciółką. To najpyszniejszy odświeżający lody na świecie. Magic Tears! To samoobsługowa lada z lodami. Jej! Jak ja mogłam na to nie wpaść? Nadal lubię te, które smakują jak różne rzeczy.